Masakra. Ludzie, przepraszam, wiecie co? Jak to rzadko mówię, w tym przypadku policja miała 100% rację, że zabrała ten samochód, że go z ruchu wycofała. Nowe zlecenie. Policja dzwoniła, mam zabezpieczyć jakiegoś Opla. Powiem wam, wygoda z tymi aplikacjami. Guzik naciskasz, brama się otwiera, a dupa rośnie. Tak by człowiek wysiadł, otworzył i nie byłoby problemu. A tak dupa rośnie. Sprytne, nie? Uchwyt na budyń. Do tego termosik i świeżutka kawka. Jedziemy na Lietzenbogerstrasse. Pokaż, kotku, co masz w środku. Jestem ciekaw, co z tym Oplem jest nie tak. Ale to nie jest na pewno samochód z przestępstwa, jak często bywa. Jest to... Czekajcie, bo tu robię 500 rzeczy na raz, żebyśmy się tu nie zabili. Jak rajdówka. To jest pewnie jakieś wycieki oleju albo jakiś stary złom czy coś, ponieważ mam ten samochód zawieźć do Dekry. Jak ktoś nie wie, co to jest Dekra, Dekra to jest taka firma, która robi przeglądy w Niemczech. Taka dosyć rygorystyczna, ale ma bardzo dużą renomę, dlatego policja zleca właśnie przegląd dodatkowy takich samochodów w Dekrze. I ja sobie mam tutaj, że jest niedziela, to ja mam klucz do takich serwisów. No i sobie po prostu odwieziemy ten samochód tam. Zobaczymy najpierw, co to jest i co z nim jest. Ale mówię, przypuszczam, że to jakiś stary Opel, złom i policja go ściągnęła z drogi. Ale to się zaraz okaże. Ciekawe, czy dzisiaj jest Flomark. Niedziela jest, coś tam ludzie jacyś chodzą. Ostatnio w ogóle Flomarków nie ma, nie wiem dlaczego. Kilka razy było, bo to jest na placu, gdzie jest Ikea. Kilka niedziel z rzędu Ikea była otwarta. Nie wiem też dlaczego, jak to jest z tymi otwartymi niedzielami. Ale ja mam do tego za duży łeb, żeby się jeszcze takim czymś martwić. Jest godzina 9:11, jest niedziela i mamy 10 stopni na dworze. Wiosna, panie poruczniku. A jutro rano jedziemy do Zakopanego. I się cieszę. Wszystko, co trzeba, już kupiłem. Narty mam, kijki mam, flaszkę mam, bo ze szwagrem jadę, nie? Także wszystko, co potrzeba, jest. Także będziemy się relaksować. Idzie tam daleko kobieta, niewidoma. Słuchajcie, byłem w aptece ostatnio i podchodzi za mną, i to jest tak, kilka okienek i jedna kolejka, nie? No i tam, które okienko wolne, to się ludzie rozchodzą. I staje za mną kobieta, a taki zły dzień miałem po prostu, no. I się pyta, przepraszam, ta kolejka jedna jest do wszystkiego? I ja tak patrzę, no jak widać? Ona, aha. Ja patrzę, ona laskę wyciąga białą, ona była niewidoma. Ja mówię, ja pierniczę, ale spaliłem, jak mi głupio było. Basia się śmiała ze mnie cały dzień potem. Ja mówię, jak widać, a ona niewidoma. Ale potem puściłem ją przede mną, mówię, pani tu idzie, tam jest wolne. Podprowadziłem ją, bo mi naprawdę było bardzo, bardzo głupio. No tak to jest, widzicie, jak człowiek jest cham, to karma do niego wraca. Jak widać. No kurde. Brudno w tym aucie. Popatrzcie, mówią, że w Niemczech nie solą. Popatrzcie, jak biało. Wszędzie wszystko białe. Solą, kurde, wszędzie solą. O, widzicie, jeszcze dzisiaj muszę, kurde, przed wyjazdem auto umyć na myjni. Tutaj jest taka fajna stacja benzynowa, Total Energy. Czy Energies, jak się to tam czyta.
i oni, to jest w miarę nowa stacja benzynowa i oni tutaj mają fajną myjkę, naprawdę świetnie myje. Także jak jest nowa stacja, można korzystać z myjki. Te szczotki są jeszcze, te końcówki nie są takie, nie wiem, jakieś tam zbrylone czy coś, naprawdę bardzo fajnie, delikatnie. O, jest Flomak, zobaczcie. Także dzisiaj sobie przyjdę na Flomak, pochodzę. Zaraz, jak nie będę miał nic do roboty w pracy, to idziemy na Flomark, może coś kupimy dziwnego. Pożyjemy, zobaczymy. Ja lubię tam grzebać w tych starociach. Czasem można naprawdę coś fajnego kupić. Za psie pieniądze, klucze do warsztatu, takie wiecie, wyszukane narzędzia. Naprawdę, czasem jakiś taki dziwny klucz i kurde, za 1 euro. A tak by trzeba było z 35 zapłacić. Ile mamy jeszcze? 4 km. Teraz tak powiem wam, jak się odbywa prawnie takie zabezpieczenie samochodu. Przykładowo, jedzie sobie tam jakiś złomik, policja go zatrzymuje i według policji jest podejrzenie, nie, policja tego nie stwierdza, jest podejrzenie, że ten samochód może być niezdolny do ruchu. Wtedy wzywa nas, ja przyjeżdżam z takimi, tutaj mam takie, plakietkę mam, to się nakleja zielona, to jest właśnie samochód zabezpieczony, samochód, który nie może sam dalej jechać na kołach. Przyjeżdżam sobie po prostu dźwigiem, czy tam jakimś innym, no pomoc drogowa przyjeżdża, pakuję go na pakę i odwozimy go na przegląd. I przegląd wtedy stwierdza, co może być nie tak. Oczywiście policjant spisuje protokół, jakie ma podejrzenie, na przykład, że widzi, że tam olej wycieka, czy opony są zdarte według niego, czy coś tam, coś tam, coś tam. No. I tak się to odbywa. Potem taki samochód idzie na przegląd, a na przeglądzie znajdują 1000 różnych innych rzeczy, wypisują mu całą litanię i zazwyczaj się tego samochodu już nie opłaca odbierać i ląduje na złomie. Bo teraz tak, holowanie jest 300-400 euro, przegląd tam jest bodajże 600 euro tylko za samo to, że on tam zajrzy, plus do tego wypisanie tego wszystkiego, tam z 1000 coś wychodzi, to macie sobie, to już wychodzi tam około 2000 euro tylko za to, że coś tam wykryją, a wykryją zawsze coś, skoro policja już ten samochód zabiera. I teraz tak, potem dostaje ten właściciel tego samochodu pismo, że to i to, to jest wykryte, no bo wiadomo, TIF nie powie, ten przegląd nie powie, nie, jednak tam nic nie było, no bo policja by na głupka wyszła wtedy, nie? Także robi litanie i mówi, proszę pana, to pan musi naprawić, ale tym samochodem pan nie może jechać, także musi sobie znowu pomoc drogową zamówić i to prywatnie, bo ubezpieczalnia nie pokrywa takich kosztów, prywatnie musi sobie pomoc drogową zamówić, ten samochód do warsztatu zawieźć i wszystko, co jest na liście, naprawić. I wtedy znowu na przegląd musi jechać i znowu musi po prostu wszystko na nowo robić. Czyli że plus naprawy, plus to są grube 1000 euro. Także zazwyczaj, jeżeli policja już holuje taki samochód z drogi, to ten samochód już nie jest odbierany, idzie na złom. Także proszę was, mili koledzy i koleżanki, jak jedziecie do Niemiec, to uważajcie na wasz stan techniczny samochodu. Nie róbcie dziwnych tuningów. Pamiętajcie, jeżeli stawiacie sobie grube fele, to miejcie na to homologację. Pamiętajcie, bo nie pojedziecie za długo. Dlatego widzicie, ja tam o tym Land Roverze wam mówię cały czas, że wszystko muszę robić z homologacją, bo robię. Po to, żeby mieć święty spokój. A po drugie, Polska jest w Unii Europejskiej, pamiętajcie, to wszystko idzie w odpowiednim kierunku teraz. Teraz mamy rząd proniemiecki, który będzie po prostu przychylny na zatwierdzanie tych wszystkich przepisów, tak podejrzewam. Także pamiętajcie, nie róbcie sobie sami krzywdy, jak zakładacie części do samochodu, to tylko z homologacją. I ja już widzę, co jest. Stoi sobie radiowóz i stara Corsa. O, proszę bardzo, na polskich tablicach.
Morgen, Jungs. Was habt ihr Gute? Meine Landsmann. Punkt. Ja. Soll ich draufkleben? Nee, du musst da irgendwas schreiben. Ja, 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 Landsmanns Auto vielleicht, aber nicht der Rest. Nicht der Rest, ne. Wenn ihr der Sturz sind auf der Hinterachse. Oh, Scheiße. Der Reifen ist auch hier viel fast platt. Naja, nehmen wir mit. Geht zu erzählen, ne? Richard Tauberdamm, jawohl. No i zapakowałem Opelka na górę. Słuchajcie, masakra, masakra. Mam całą litanię protokół. Normalnie to policja wkłada i lakuje do koperty taki protokół, no ale zostawili mi, żebym sobie poczytał. Tam się trochę znamy. To co ten samochód ma, ja wam oczywiście to zaraz pokażę. Dzisiaj jest niedziela, pusto, także mam czas troszeczkę dla was, także mogę wam to pokazać. Słuchajcie, Opel przede wszystkim od 2 lat bez przeglądu, bez ubezpieczenia. Za granicę pojechał. O, Pelek. Rzucimy go. Zobaczymy. Pokaż, kotku, co masz w środku. I popatrz. Opony. To jest 14. To jest 14. Tamta stalowa, ta aluminiowa. Opony łyse. Tu jest taka opona, tu jest troszeczkę i ta opona, czy mi się wydaje. No to są inne opony. To jest. Gdzie tu mamy rozmiar? To jest ta 15 stalowa. Tu jest kolejna. Też 15. Aha! Czyli że on ma. O, to ma symetrycznie, tylko troszkę inaczej założył. Bo on ma z tej strony 15, z tej strony 14. I słuchajcie, jak sobie popatrzycie tą oponę, a tą, ta jest wyrwana. Tutaj łożyska nie ma. I to jechało tak. Policjantom się nie spodobało. Zobaczcie tu. Tutaj to wszystko, słuchajcie, tak nie może być. No nie może być, no, no, no. Ludzie, i samochód, mówię, 2 lata bez ubezpieczenia. Ja już tam nie będę w szczegóły się wbijał dalej, że on tam jest zaoliwiony, że coś. Bo to już jak potem szukają, to lecą po całości, no. Ale przejedziemy się nim. Aha, i policja ściągnęła tablicę rejestracyjną. To bardzo rzadko w Niemczech robią, a temu zabrali. Zabrali też dowód rejestracyjny, czy czerwoną książkę, nie wiem co to jest. Dowód rejestracyjny, karta pojazdu, no. To co, przejedziemy się nim, nie? Zobaczymy co to jest. Ale słuchajcie, samochodzik 79 tysięcy na liczniku. Słuchajcie, przejadę się tym samochodem nie dlatego, że by wam pokazać. Tylko dlatego, aha, hamulca ręcznego nie ma. Nie hamuje, świeci, ale nie hamuje. Przejadę się nim tylko i wyłącznie dlatego. O, ale faktycznie, zobaczcie, patrzcie kierownicę. Ja widzę w lusterku tam, ty koło, kurde, masakra. Ludzie, na, przepraszam, wiecie co? Jak to rzadko mówię, w tym przypadku policja miała 100% rację, że zabrała ten samochód, że go z ruchu wycofała.
Siedzę sobie teraz w domku i obrabiam ten film dla Was. I wiecie co? Tak logicznie rzecz biorąc, ten samochód naprawdę nie był w złym stanie. Wystarczyło mu dać troszeczkę miłości. Moim zdaniem wystarczyłoby zainwestować w niego 1000 zł w te całe naprawy i on by naprawdę bardzo dobrze wyglądał. Słuchajcie, nikt Wam nie zabierze dowodu rejestracyjnego, dlatego że lakier nie wygląda dobrze. A cała reszta do takiego Opla jest naprawdę bardzo, bardzo tania. Zlecenie wykonane. Jak nie ja, to kto inny by to zrobił, no. Co Wam mam powiedzieć teraz? Powiem Wam szczerze, no... Wykrakałem, nie? Mówiłem, Polacy, jedziecie do Niemiec, pamiętajcie, to, to i tu cak, Opel Polski. Auto totalny złom. Naprawdę, tak jak już powiedziałem, policja w tym przypadku miała rację. Taki samochód zagraża bezpieczeństwu. I ktoś powie, a tam panie, panie, panie. Ale jakby taki samochód nie wyhamował i zabił twoje dziecko, to byś jeden z drugim inaczej mówił. Także, no sorry, kurde, ludzie. Ja rozumiem, można być biednym i tak dalej. Nie mieć tego na ten samochód na naprawy. Ale to się nie jedzie albo coś, no nie wiem, no co mam powiedzieć, no, no nie można do takiego czegoś dopuścić, żeby takie samochody na ulicach były, no. Dla naszego bezpieczeństwa. Ale oczywiście, jeżeli Ty masz jakieś inne zdanie na ten temat, to możesz mi pisać w komentarzach. Ja mam taką pracę. I szczerze mówiąc ją lubię. Czasem jest przykro, jak właściciel też tego samochodu jest i nieraz łzy mu lecą, bo on musi gdzieś tam dalej jechać czy coś tego, no ale ja jestem tylko kierowca, dostaję zlecenie, mówię, jak nie ja, to przyjedzie ktoś inny, no. Musi być lekarz, musi być grabarz, musi być pomoc drogowa. Niestety, tak jest ten świat stworzony. Ode mnie to naprawdę dzisiaj wszystko, ja sobie, chyba, że się coś, nie, to wszystko.